Hejka kochani, witam was bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj piątek, poranek, 1 grudnia, co za tym idzie, rozpoczynamy pierwszy vlogmas w 2023 roku. Niesamowite, ja nie mogę uwierzyć w ogóle, że to już, że już nagrywamy i zaczynamy vlogmasy, już jest 1 grudnia i w ogóle mi to tak szybko wszystko minęło, że jestem po prostu w gigaszoku. Ale słuchajcie, mamy piątek, poranek, jak widzicie, ja nie jestem na studiach, tylko siedzę sobie w domku. Mam slow morning, proszę bardzo, włosy umyte, pielęgnacja zrobiona, tutaj trzymam kawkę. No i tak można rozpoczynać vlogmasy, moi drodzy. Nie ma pośpiechu, nie musiałam wcześniej rano wstawać. Życie studenta oddaję. Ja kochani, wiem, że wy mnie znacie. I wy dobrze wiecie, co my będziemy robić na dzisiejszym vlogmasie. A jeżeli nie wiecie, co będziemy robić na pierwszym vlogmasie, to nie odrobiliście pracy domowej. Z racji, że na pierwszym vlogmasie to, co zawsze robimy, to jest ozdabianie pokoju na taki klimat świąteczny, poduszki, pościel, świeczki, ozdoby, czerwony, zielony itd., itd. Oprócz tego clean with me, czyli sprzątanie tego ogólne pokoju. Nie wiem, czy chcę wam pokazywać, jak wygląda mój pokój teraz, ale jest generalnie ciężko. No, jest ciężko ostatnio. Nie miałam czasu. Proszę bardzo, tutaj jakaś paczka jeszcze z Zary, koc rozwalony, łóżko rozwalone, tutaj pełno ubrań, pełno rzeczy. No jak widzicie, jeszcze ja mam jesienne ozdoby, także to wszystko trzeba pozdejmować. Tutaj w ogóle ja nie wiem, czy ja jeszcze odratuję tą roślinkę. Także jest lekki syf, więc będziemy musieli to wszystko sobie ładnie razem uporządkować. No i oprócz tego pojedziemy wspólnie na jakieś fajne zakupy i kupimy pełno świątecznych ozdób. Lunka, a ty? Cieszysz się na vlogmasy? Cieszysz się? No co? Ale zanim wszystko jeszcze zaczniemy, przedstawię wam, jakie kalendarze adwentowe w tym roku będziemy wspólnie otwierać. Kocham kalendarze adwentowe, ale mam wrażenie, że troszeczkę z nich wyrosłam, w sensie nie ze stricte z kalendarzy adwentowych, bo uwielbiam je, jestem pewna, że do śmierci będę sobie kupowała na grudzień chociaż jeden kalendarz adwentowy, który będę otwierała, ale bardziej chodzi mi o to, że wyrosłam z takiego kupowania 50 kalendarzy i ja w tym roku sama sobie kupiłam tylko jeden kalendarz adwentowy. I jest to, słuchajcie, kalendarz adwentowy z herbatkami. Ja piję herbat na potęgę, naprawdę, piję ich bardzo dużo, więc jak miałam sobie kupić jakiś kalendarz adwentowy, to nie mógł to być inny niż właśnie z herbatkami. I słuchajcie, to jest kalendarz, który ja kupiłam w DM-ie. No, w końcu mamy DM-a w Polsce, więc nie musiałam jeździć po kalendarze adwentowe do Niemiec. No i słuchajcie, jest to z English Tea Shop i on chyba kosztował około 60-70 zł właśnie w DM-ie. I prezentuje się on tak. Okej, także otwieramy pierwsze okienko z kalendarza adwentowego. A w ogóle to się mega fajnie otwiera, bo jest to taki róg i tutaj po prostu się cyk robi i mamy torebeczkę. W pierwszym okienku mamy po prostu zwykłą, czarną herbatę. Spoko, myślałam, że będzie tutaj coś wyjątkowego, jak nie wiem, jakaś pierniczkowa albo jakaś taka świąteczna. Teraz jeśli chodzi o dwa pozostałe kalendarze, to są to kalendarze adwentowe, które dostałam od marek. I oczywiście bardzo, bardzo dziękuję wszystkim firmom, które zdecydowały się w tym roku wysłać mi swoje kalendarze adwentowe. I słuchajcie, jest to kalendarz adwentowy z Bourjois Paris, ale spójrzcie, jaki on jest piękny. I dobra, szukamy pierwszego okienka. Tutaj widzę, że go nie ma, ale to jeszcze nie koniec, bo tutaj mamy jeszcze jedną szufladkę i tutaj jest jedynka. Dobra, jest strasznie ciężki ten kalendarz, ale jest pięknie wykonany, naprawdę. Ej, słyszałam o tej maskarze, ona jest jakaś w ogóle crazy powolona. To jest maskara, którą się przekręca, przez co mamy dwie jakby opcje. Zaczekajcie, zrobię wam zooma, ona się prezentuje tak. Tak się prezentuje ta maskara i ona generalnie polega na tym, że jedna końcówka, która jest taka zwykła, jest chyba do jakby pogrubienia rzęs, a teraz jak się przekręci, ej, ona faktycznie się skręciła. To jest naprawdę wynalazek XXI wieku, niesamowite. Po skręceniu jakby tej maskary ona ma nam wydłużać, czy coś takiego, jakoś może na odwrót, nie mam pojęcia, ale generalnie słyszałam bardzo dużo pozytywnych opinii o niej. I trzeci i ostatni kalendarz adwentowy, który dostałam w tym roku, jest to kalendarz Only Bio z wedlem. Wy już go widzieliście, bo ja wam pokazywałam go na vlogu, zresztą tego drugiego pokazywałam wam na Instagramie, także zapraszam, jeżeli jeszcze
jeszcze nie obserwujecie mnie na Instagramie. I słuchajcie, ten kalendarz również jest przepiękny. I on się prezentuje tak, i generalnie cały pitch kolaboracji Wedel i OnlyBio polega na tym, że tutaj w tych wszystkich okienkach są słodycze, a tutaj w tych wszystkich okienkach są kosmetyki. Także tak to fajnie podzielili. Te osoby, które oglądały poprzedni vlogmasy, też wiedzą, że ja co roku miałam kalendarz adwentowy z czekoladkami z Milki. I jak ja w tym roku, jak mi nie będzie w tym roku przez cały grudzień towarzyszył ten smak, to ja mam wrażenie, że ściągnę na siebie jakiegoś pecha. Mi się wydaje, że my dzisiaj musimy kupić ten kalendarz adwentowy z Milki, bo ja miałam go dosłownie rok w rok i ja kocham ten smak, to są najlepsze czekoladki ever. I mamy pierwsze okienko, czyli jest to po tej stronie kosmetycznej, czyli będziemy miały tutaj coś z OnlyBio. Kurde, nie mogę tego wyciągnąć. Szampon nawilżający do suchej i podrażnionej skóry głowy. Bajeczne, łagodne działanie. Myjące. No i on jest właśnie o zapachu tego cukierka bajeczny, który właśnie produkuje Wedel. Pachnie pięknie czekoladą. Ja też miałam już kiedyś kolaborację OnlyBio z Wedlem. To jak moje włosy pachniały za każdym razem po umyciu tymi produktami, to było niesamowite, więc cieszę się, że dostałam tutaj taki piękny, malutki szamponik. Będziemy go testować. Pachnie bosko, po prostu jakąś czekoladką. Także to są nasze dzisiejsze łupy adwentowe. Dajcie znać, który kalendarz wam się podoba najbardziej. Dajcie znać, czy chcecie, żebym jeszcze jakieś dokupiłam, bo to dla was za mało. Ja nie wiem, bo ja w tym roku zdecydowałam się, że po prostu zrobię ich mniej, ale jeżeli wy chcecie więcej, to dajcie znać, to jeszcze dokupię last minute jakieś kalendarze. Ja czekam teraz na śniadanko, które na dole robi moja mama. Pyszny humusik z warzywami, żeby dodać sobie energii na dzisiejszy dzień. No i później będziemy tutaj sprzątać, później będziemy jechać na zakupy. A wieczorem jestem umówiona ze znajomymi, że lecimy do baru wspólnie. Dawno razem nigdzie nie wychodziliśmy, także fajnie, że udało się zgadać. Ja specjalnie czekałam do 1 grudnia, żebyśmy mogli w moim aucie powiesić to. I dzisiaj to powiesimy. W ogóle to tak pięknie pachnie. Forest jest napisane, okej. Okay. Forest, ale to jest, wiecie, jakiś taki iglak albo coś w stylu choinka, coś takiego. No po prostu przepięknie pachnie już przez opakowanie, więc nie mogę się doczekać, aż powiesimy to. I jak tak będzie pachniało w moim aucie, to ja nie potrzebuję nic więcej. Kochani, zanim zaczniemy sprzątać, jest tu jeszcze jeden szkodnik, który ma swój kalendarz adwentowy. I wspólnie zobaczymy, jakie smaczki dzisiaj tutaj pyszne są. Uwaga. Co to? Tutaj mamy coś takiego. No i zobaczmy, czy ręce to będzie smakować. Tylko siad. Dobry piesek. Teraz czas na sprzątanie i strasznie mi się, naprawdę strasznie mi się dzisiaj nie chce. Ej, już dostałaś! Zaczniemy od zabrania tych wszystkich rzeczy. Muszę to wszystko popakować do szafy. Od razu to wygląda schludniej. Tutaj zawsze przy łóżku mam czytnik i książkę. Teraz akurat robię reread wszystkich części Igrzysk Śmierci. Worek na różne śmieci. No i to, co przygotowałam, również świąteczną pościel, która pięknie pachnie. O, taka, tak ona się prezentuje. Nie mam pojęcia, skąd ona jest, bo mamy ją też już wiele, wiele lat. Pewnie z Home and You albo coś takiego. Jeszcze mam tutaj kilka paczek, których nie zdążyłam pokazać po prostu na Insta Stories, więc pokażę wam tutaj na filmiku. I pierwsza to jest taka z Max Factor. W ogóle wygląda ona tak bardzo elegancko. Tutaj ma jakiś zamsz. Tutaj ma takie piękne, świecące, wyglądam jak skrzydła albo właśnie jak rzęsy. Z racji, że w środku znajduje się maskara z Max Factor. To prezentuje się tak. Jest to nowość, uniesienie i objętość do 24 godzin, max lifting mascara, rzęsy uniesione do 25 stopni. Okej, okay, no to zobaczymy, będziemy ją testować. Bardzo, bardzo fajnie. I jeśli chodzi jeszcze o drugą paczkę, są to kosmetyki do włosów i dzisiaj już jak myłam głowę, to wykorzystałam. Wykorzystałam szampon i odżywkę, a to, co tutaj jeszcze mam, jest to z filmu Matrix i mam tutaj jeszcze taką wielką maskę do włosów. To, co jeszcze tutaj mamy, to jest serum do włosów, olejek taki. Także też bardzo fajnie, możemy sobie od razu otworzyć i też sobie je przetestujemy. Fajnie, jeszcze taki worek, też nam się przyda taki worek. Śniadanko jest ready, także idziemy wcinać i później będziemy kontynuować. Humus z ogórkiem, z różnymi warzywami, z grzybami, z marchewką, z brukselką, z pieczarkami, z cieciorką. Bardzo ładnie to się prezentuje. Dziękuję, mamo. Okej, teraz czas na wymianę pościeli.
teraz czas na poduchy. Jeśli chodzi o poduszki, to na pewno zostawiam te dwie moje białe. Poduszkę, którą kupiłam w Pepco, prezentuje się tak, jest przeurocza naprawdę, więc ona na pewno tutaj ląduje. Oczywiście jeszcze mam takiego pierniczka, co roku tutaj właśnie też sobie siedzi. Takie poduszki, one są takie bardziej zimowe niż świąteczne. No i przez to, że ta kapa jest brązowa, zawsze je kładłam, ale w tym roku stwierdziłam, że odpuścimy sobie je. Może dokupimy ewentualnie jakieś inne poduszki zamiast tych białych. Czas na toaletkę i tutaj sobie po prostu wywalę na pewno śmieczniczek, pościeram kurze, uporządkuję trochę i tyle w sumie. Tutaj nie ma za dużo co do roboty, bo kosmetyki ostatnio tutaj wszystkie segregowałam, więc jest git, ale czas opróżnić kubełek. Dobra, kochani, ustawiłam rzeczy, które stoją tutaj zawsze, bez względu na porę roku. Teraz będziemy się bawić trochę tym, co jakby wyciągnęłam świąteczne rzeczy. Jeśli chodzi o pierwszą świąteczną rzecz, którą kupiłam i moja mama, to jest taki domek i on się tak pięknie świeci. Jak jest właśnie ciemno, to te prostokąciki, one się świecą na właśnie na całej tutaj ścianie. Postawimy sobie tutaj ten napis Christmas, tak jak co roku. I jeszcze znalazłam takiego reniferka drewnianego również z takim błyszczącym nosem. To co również znalazłam, co moja mama w tym roku nie wykorzystała, to jest taka laseczka, którą się wbija w roślinki, więc stwierdziłam, że w tym roku wbiję ją właśnie w moją roślinkę. Teraz jeszcze trochę przed chwilą ją podlewałam i się trochę, no trochę ją zalałam. O tak. W ogóle to, co wam jeszcze powiem, to, że zmieniłam kamerę, bo moja się rozładowała i tam się ładuje w tle. Pierwszy dzień vlogmasów, teraz będę nagrywać codziennie, a ja zapomniałam wczoraj podłączyć kamery. Słuchajcie, to co jeszcze znalazłam, właśnie pokażę wam ze świątecznych rzeczy, to taką wielką laskę, którą moja mama zawsze wiszała gdzieś chyba na drzwiach albo na jakimś oknie, a teraz widzę, że jej nie wykorzystała, także my ją sobie powiesimy o tutaj. I tutaj będzie się ładnie trzymać. Będzie się bujać. Ładnie, podoba mi się. I jeszcze mam, słuchajcie, takie cośki. Generalnie też są takie na haczykach, więc my sobie je tutaj powiesimy na szafkach. Nie, wydaje mi się, że to wygląda git. Będę miała problem z otwieraniem szuflad, ale na szczęście te dwie to są szuflady, które otwieram najrzadziej, więc nie potrzebuję tego aż tak. To, co jeszcze znalazłam, to uwaga, uwaga. Oh yes. Teraz to prawdziwe vlogmasy. Teraz czas na tą stronę, czyli biurko i wszystko, co tutaj dookoła. Już praktycznie wszystko ready, zostało tylko odkurzyć, także teraz się za to zabieram. Okej, a więc tak się prezentuje ogarnięty pokój. No, myślę, że jest różnica. Wygląda to bardzo ładnie. Tutaj jest jeszcze paczka do oddania z Zary. Także tutaj mamy tą laseczkę, łóżko, już wam pokazywałam. Musimy dokupić tutaj jakieś ładne podusie. Ta część podoba mi się najbardziej, bo wiadomo, tutaj najbardziej mogłam zaszaleć. Ej, właśnie sobie przypomniałam, że nie przetarłam lustra. Muszę zaraz pójść po papier, jeszcze przetrzeć lustro. Tutaj wszystko jest ładnie ozdobione. Tutaj laseczka w roślince. Tutaj pięknie posprzątane. Jeszcze została moja kawka z rana, którą zaraz dopiję. Pięknie posprzątana toaletka. No i tutaj ta główna część też jest czyściutka. Tą ramkę, która stała tutaj, w ogóle dałam na górę. I na górze stała inna ramka, ale zamieniłam ją właśnie na tą i mam wrażenie, że jest teraz tak schludniej, estetyczniej. No bardzo mi się podoba. Jedyne co, to zamieniłabym bardzo chętnie kapę. Wam w ogóle pokażę, bo naprawdę mam mega ładne i gładziutkie i w ogóle takie delikatne włosy po tym szamponie, po tej szamponie i odżywce, co dostałam w tej paczce. Pokażę wam, pójdę pod prysznic. Pokazywałam wam tą właśnie paczkę, którą dostałam. I dzisiaj rano się kąpałam i właśnie wykorzystałam te rzeczy, więc pokażę wam, jak one wyglądają. To jest produkt numer 1 i to jest szampon.
I to jest odżywka. I naprawdę, tu jest straszne echo w tej łazience, ale bardzo ładne mam włosy po tych produktach. Jestem zadowolona, są takie gładziutkie, lejące się. Czas się pomalować, więc zapraszam na timelapsa właśnie z tego procesu. Z racji, że będziemy jechać na zakupy właśnie po te różne ozdoby świąteczne i w ogóle jeszcze nie wiem do końca, gdzie pojedziemy, ale zaraz coś wymyślimy. Ja sobie odpalam jakąś muzyczkę i lecimy. Okej, kochani, słuchajcie, testujemy maskarę z dzisiejszego kalendarza adwentowego. Zobaczymy, jak ona przejdzie nasz test. Na początku zrobimy sobie na tej rozłożonej. Pierwsza warstwa tuszu nałożona. I tak się prezentują rzęsy przed i rzęsy po. Okej. Okej, drugie oko też ma już pierwszą warstwę. Siup. Skończony. Czy ten efekt mnie zadowala? Szczerze myślę, że tak. Jak na to, że jest to taki gadżet, to właśnie tusz, to jest spoko. W sensie mogło być dużo gorzej, mogły te rzęsy być totalnie posklejane. Ja lubię jednak dużo większe wydłużenie, a mam wrażenie, że przez to, że później użyłam tej końcówki z objętością, to to wydłużenie troszkę się zagubiło. Także myślę, że jestem zadowolona, aczkolwiek na pewno nie będzie to mój ulubiony tusz of all the time. Biała kredka na dolną linię wodną i jestem ready. Także teraz czas się ubrać i musimy się ubrać świątecznie oczywiście, jakby to inaczej. Więc znalazłam taki oto sweterek, którym kupiłam już chyba, nie wiem, 3 lata temu, 2 lata temu, coś takiego. On jest z Zary i do tego takie czarne spodnie, jakby leginsy z rozszerzaną nogawką. Ten sweterek jest taki trochę przykrótkawy. On jest taki krótszy, jak widzicie, ale spoko. Świątecznie tak się prezentują te spodnie. Teraz się czuję, jakbym jechała na narty. Tylko pokażę wam jeszcze w lustrze. O, w ten sposób. Voilà. Tak, jak zwykłe, kółeczka, włosy i jestem ready. Torebka czarna, zegarek i lecimy do Pepco, bo to mam najbliżej w poszukiwaniu jakichś ładnych, ciekawych, świątecznych ozdób. Do Pepco mam dosłownie 5 minut autem. Pepco był ogromny wybór różnych ozdób, ale też nie ozdób, ubrań, piżamek, jakieś rzeczy do kuchni, właśnie świeczniki, jakieś bombki i tak dalej. Naprawdę było tego bardzo dużo. Na przykład taki dziadek do orzechów za 40 zł. Myślę, że to naprawdę super cena. Lub taki mniejszy za na przykład 20 zł, drewniany. Różnego rodzaju takie choinki ozdobne, niektóre świecące, niektóre nieświecące. Wszystkie w podobnych cenach, około 20 zł. Też bardzo dużo takich ozdób biurkowych, na przykład takie domek świętego Mikołaja za 12 zł, oprócz tego takie świeczniki za 20 zł, także naprawdę wyglądają na porządne rzeczy, był nawet podobny napis, jaki ja mam i jeszcze w dodatku świecący za 30 zł. Oprócz tego w Pepco teraz trwają super promocje, bo są, można kupić 3 rzeczy w cenie 2, więc tym bardziej, bardzo się opłaca. Było też masa różnych takich prezentowych paczek, że wiecie, jak kupić po prostu rodzinie, pod choinkę, jakieś świeczki, zapachy i tak dalej. Była też masa różnego rodzaju oświetlenie, jakieś kurtyny, jakieś świecące gwiazdki, lampki ogrodowe, lampki choinkowe, jakieś takie małe świecące elementy. No i oczywiście bombki, bombki też w każdym możliwym kolorze. Większość tak za mniej więcej 10 zł, w zależności od tego, po ile pakowana. Świątecznych koców i poduszek była masa, chociaż w moim Pepco akurat sporo było przebranych, no ale na przykład takie kocyki w większości po 40 zł, są też większe rozmiary, to na przykład po 60. Poduszki świąteczne też około 40 zł, taka z krasnalem czy z myszką Miki. I ta moja, którą pokazywałam wam, jako zdabiałam pokój, też była za około 40 zł. Właśnie tutaj te świeczki prezentowe, takie w różnych kolorach, także możecie wybrać, jaki chcecie, jaki pasuje dla osoby, której kupujecie. Masa też rzeczy do robienia DIY, na przykład z dzieciakami albo z kuzynami. Możecie tak odliczać do świąt, po prostu codziennie robić jakąś taką fajną, kreatywną rzecz, która dodatkowo będzie dekoracją do domu.
ozdób choinkowych też było całkiem sporo i też takich gotowych rzeczy do tworzenia stroików, wieńców na stół, coś w tym stylu. No i oprócz tego jest teraz taki trend na TikToku, gdzie ludzie zawiązują wstążką drzwi, przez co robi się taka kokarda, jakby drzwi były prezentem, a właśnie w Pepco jest dostępna taka kokarda od ręki, jeszcze w dodatku świecąca. Właśnie wyszłam do domu i odkładałam torby i to jeszcze zapomniałam kamery z auta, więc musiałam się wracać. No i tutaj już chciałam szybko wyrzucić te torby z ręki, bo mnie strasznie bolała. Zrzuciłam wszystko tutaj na tą mini kanapę i zapomniałam o tym, że na małym paluszku trzymałam aparat na takim o sznurku i spadł mi. Na szczęście to jest aparat, wiecie, zapasowy. Ja już nie nagrywam tym aparatem. Nagrywam nim teraz tylko dlatego, że tamten miałam rozładowany, a mamy vlogmasy. Ale słuchajcie, myślałam, że nic się nie stało, ale stało się, wy tego raczej nie zobaczycie, ale pękła mi szybka. Jestem przyzwyczajona do pajęczynek na ekranach, ale tutaj to po prostu mnie tak boli, jestem tak zła. Cieszę się, że nic się nie stało z aparatem, że on się odpalił i tak dalej, w ogóle wszystko, ale jestem tak zła, że ja pierdzielę, no po prostu nie mogę. Ale może sprawdzę, może da się jakby kupić tą szybkę, ten podgląd jakby i wymienić. Na świątecznym talerzyku sałatka jarzynowa i szynka zwinięta w rulo. My w tym roku wyjeżdżamy na święta, dokładnie wyjeżdżamy 20 grudnia, więc ominie nas Wigilia, przez co nie będziemy mieli możliwości zjedzenia wszystkich świątecznych potraw, dlatego moja mama wpadła na taki pomysł, że co jakiś czas, właśnie przez cały grudzień będzie odtwarzała różne świąteczne potrawy. Już mieliśmy bigos, już mieliśmy zupę grzybową, teraz była sałatka jarzynowa, mieliśmy kompot z suszu, który muszę namówić moją mamę, żeby zrobiła jeszcze jeden, bo ja jestem uzależniona od kompotu z suszu, naprawdę uwielbiam go. No, na przykład dzisiaj mama pojechała po karpia, jeżeli uda im się kupić, to właśnie dzisiaj będzie karp, także bardzo fajnie. Co nakupowałam w Pepco? Jak widzieliście, było bardzo dużo fajnych naprawdę rzeczy w niskich cenach, więc jeżeli szukacie ozdób do swojego pokoju, do swojego domu, to na pewno idźcie do Pepco, bo szczerze ceny w typu Home & You, jakieś Homely, Zara Home, H&M Home i tak dalej, są naprawdę duże i jakby nie wiem, czy ja chcę wydawać 300 zł na jakąś małą ozdobę albo 150 zł na jakąś małą ozdobę, która stoi u mnie tak naprawdę miesiąc, półtora miesiąca, coś takiego. Pierwszą rzeczą, którą kupiłam, jest wielki koc, który mam nadzieję, że będzie tak duży, żeby mógł służyć mi jako kapa. Zaraz zobaczymy, ma on wymiary 200x240, więc on jest chyba duży, nie? Nie. I mam wrażenie, że wygląda to turbo cute, no mega ładnie. Tak jasno się od razu zrobiło w tym pokoju. Jeszcze mam taki kocyk, taką kratę. Tak kocham takie kraty, jeśli chodzi o kocyki. Nie mogłam sobie odpuścić. Lepiej, lepiej, tak mi się podoba. Dobra, ale to jeszcze nie koniec tego, co kupiłam. Serio, mega cute. Jest to taka choinka, która w dodatku jeszcze świeci. Czajcie bazę? Uwaga, nożyczki. Jakie tu są baterie potrzebne? O nie, to trzeba odkręcić śrubokrętem. Czemu oni takie coś mi zrobili? W takim razie nie ma teraz na to czasu, ale gdzie by to postawić? To, co jeszcze mam, to dziadek do orzechów. Yes! Wybrałam go w takiej białej wersji kolorystycznej. Jeszcze była czerwono-zielona, ale taki mi się bardziej podobał. No i wydaje mi się, że bardziej pasuje do mojego pokoju. Jest naprawdę, wydaje mi się, że przesłodki. Świąteczne skarpetki w dwóch wersjach kolorystycznych. Czerwona i taka biała. Ta bombka, jak ja ją zobaczyłam, stwierdziłam, muszę. No i wzięłam. I wzięłam i to jest, słuchajcie, bombka z motywem Harry'ego Pottera, ale jest ona moim zdaniem tak piękna. Jest mega. Jest to przezroczysta bombka, w której znajduje się złoty znicz. Kubek na kawkę i co jest najlepsze, dołączone tutaj było do tego takie coś. I ja, zrobimy test. Ja jestem ciekawa bardzo, czy to faktycznie zadziała. Wydaje mi się, że nie. Robimy sobie tutaj do kubka kawkę. Następnie nakładamy sobie coś takiego, o, takiego reniferka tutaj na górę. No i następnie sypiemy jakby sobie cynamonem i powinien nam wyjść taki wzór. No i kupiłam jeszcze dwie rzeczy w Rossmanie i jest to biała kredka. Kupiłam coś, co zawsze mi brakuje, czyli temperówka do kredek. Do czarnej, do białej, do konturówki, do ust i tak dalej. Ona mi się naprawdę przydaje, bo ja bardzo często temperuję. Mam tutaj białą kredkę do dolnej linii wodnej oka, którą zawsze używam, ale niestety zobaczcie, jak ona jest natemperowana. I tutaj jest natemperowana, a tutaj nie. Wow, no i pięknie. Zobaczcie, tak powinna być natemperowana kredka. Jednak spoko zakup, warto.
A teraz, moi drodzy, szykuję się już do wyjścia, w ogóle jestem tak śpiąca. Wkładam bluzę, bo jest zimno. Założyłam sobie te spodnie, o których dzisiaj wam mówiłam, o tych jeansach. Prezentuje się to w taki oto sposób. Będę wychodzić teraz. Idziemy do baru, do 13 igieł we Wrocławiu. Co powiesz? A to znowu masa? Tak. Tutaj jest bardzo ładnie, ale przynajmniej wyzywałyśmy to, że nam śnieg pada do oczu. Tak. Jest klimatycznie, mokro. Dawaj ciepłe, nie wstydź się, Martyna. Puść, podnosimy. Jo, kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie pierwszego vlogmasa w tym roku. W ogóle pokażę wam coś jeszcze, bo to jest jakiś hit. Jest następny dzień, ja go właśnie montuję, żeby wam wrzucić. I patrzcie na to dzisiaj, przez cały dzień, dosłownie przez cały dzień, sypie. Patrzcie na to. Także jeszcze raz dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie pierwszego vlogmasa w tym roku. Czekajcie na kolejne i buziaki do następnego.